Witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd zapachów, oczywiście zapachów Oriflame, które są w ofercie naszej, takich, które są interesujące i godne polecenia w tym najbliższym czasie, czyli na wiosnę i na lato. Będzie 5 zapachów, tutaj już je można zobaczyć, z każdego katalogu, które polecam i z katalogu numer 6, czyli aktualnego, i z katalogu numer 7, czyli tak zwanego następnego. Są to zapachy, które wcześniej oczywiście były sygnalizowane na moim kanale i troszeczkę o nich mówiłam przy okazji nowości katalogowych, ponieważ są to zapachy, które pojawiły się w ostatnim, większość z nich, które się pojawiła w ostatnim mniej więcej roku, półtora. Natomiast nigdy nie zebrałam ich w taką całość, więc dzisiaj taki szybki przegląd najfajniejszych, najbardziej interesujących ofert. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału. Zapraszam wszystkie osoby oglądające, którym się podobają treści na moim kanale, do subskrypcji. Tutaj YouTube mi ciągle o tym przypomina, najwyraźniej już tam cyfrowo sprawdził, co mówię na początku każdego filmu i wywnioskował, że nie zapraszam swoich widzów do subskrypcji, także zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Ale przechodzimy do tych zapachów, na które chciałam zwrócić uwagę w katalogu, na dobry początek, w katalogu numer 6, czyli tym, który trwa teraz i kończy się 2 maja, więc jeszcze można z tego skorzystać. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że w tym katalogu główny nacisk jest położony na serię antycelulitową, pielęgnacyjną do ciała i te zapachy gdzieś tam się troszeczkę schowały, a jest sporo interesujących ofert i w tym okresie interesujemy się właśnie zapachami takimi fajnymi na wiosnę i lato. I pierwszy zapach, który chciałam przedstawić, który już jest mniej więcej tam około półtora roku w naszej ofercie, w nowej odsłonie, to jest zapach Divine w takim pięknym flakonie. Oczywiście będą zapachy różne przedstawiane i są te, które są takie bardzo ekskluzywne, ale też takie, które są w przystępniejszych cenach. Głównie chodziło mi o te, żeby skupić się na tych zapachach właśnie na wiosnę i lato i na tych, które są w dobrych ofertach. To jest woda perfumowana ze strony 29 w katalogu numer 6 i tutaj sygnalizuje, tak wygląda ta oferta na wodę perfumowaną Divine. Elegancka, delikatna, ale jednocześnie wyrazista woda perfumowana, która ma w sobie i nuty lilii, i frezji, baza drzewo sandałowe, fiołek również tutaj jest, piękny błękitny kolor i te nuty, te kwiatowe są w takiej kompozycji, które powodują takie jakby efekt takiego unoszenia się zapachu i lekkości. Więc jest to woda perfumowana, która bardziej jest skierowana do osób lubiących bardziej eleganckie, bardziej kwiatowo, takie lekkie, wyrafinowane nuty zapachowe. I tutaj te nuty kwiatowe wybijają się od razu na plan pierwszy. I w tym katalogu, właśnie w katalogu numer 6, zwracam na to uwagę, ponieważ jest tutaj jakby całą kompozycję możemy sobie zrobić na bazie właśnie tego zapachu Divine. Mianowicie jest jednocześnie dezodorant, więc jeżeli będą upały i większość z nas już w środku lata no nie używa żadnych specjalnie mocnych perfum i zapachów, to wtedy możemy użyć tylko i wyłącznie dezodorantu perfumowanego w tej tonacji. A na wyjazdy, jeżeli nie chcemy brać całego flakonu, możemy też jakby skupić się na mini sprayu, tak? Czyli ta woda perfumowana również występuje w takiej ofercie mini. I wtedy, jeżeli nie chcesz nawet całej kupować, znaczy całej w dużym rozmiarze, w klasycznym rozmiarze tej wody perfumowanej, no to możesz skorzystać z tej oferty na wodę perfumowaną Divine w mini sprayu.
Woda kultowa, w tym katalogu jest wkładka zapachowa, więc jeżeli nie znasz jej kompletnie, no to możesz troszeczkę chociaż sobie wyrobić zdanie na, jeśli masz fizyczny katalog i sprawdzić, czy to jest kompozycja odpowiednia dla ciebie. Kolejną wodą, tym razem wodą toaletową, to jest też nowość, woda, o której mówiłam na nowościach któregoś z katalogów, prawdopodobnie mniej więcej no, co najmniej z rok temu, czy może nie cały rok, to jest woda toaletowa Eau Suite. Tak w skrócie powiem, ponieważ ona nawiązuje do... Dedykowana jest młodszym raczej klientkom, chociaż być może panie dojrzalsze też będą zainteresowane, ale to są zapachy galaretki owocowej, galaretki różanej, landrynek, słodkie, takie cukierkowe, zestaw słodkich, cukierkowych zapachów i również ta nuta, która tutaj jest jakby wiodąca i nawiązuje do takiego hiszpańskiego, argentyńskiego, południowoamerykańskiego deseru, który jest na bazie karmelu, czyli takie słodkie nuty kajmakowe, właściwie można by było powiedzieć, tłumacząc to troszeczkę na nasze skojarzenia deserowe. Także to są te nuty słodkie, właśnie deserowe, takich deserów lodowych, deserów na bazie wanilii, karmelu, cukru, śmietanki, etc., etc. Bardzo sympatyczny zapach i w tym katalogu, również w katalogu numer 6 na stronie 36, i tutaj szybciutko zasygnalizuję, on nie jest specjalnie właśnie jakoś bardzo wyeksponowany. Jest to woda toaletowa, więc też niezbyt cena wygórowana jest, ponieważ możemy w cenie klubowej kupić ją w tym katalogu za 35 zł. Oczywiście wody perfumowane są nieco bardziej trwałe, woda toaletowa nieco mniej, no ale tutaj jakby cena też jest dwukrotnie właściwie niższa od na przykład wody perfumowanej, właściwie więcej niż dwa razy od wody perfumowanej Divine. Także zwracam na Eau Suite, o nutach galaretki różanej, brzoskwiniowej, etc. Uwaga, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ciekawa kompozycja i taka na czasie również, także młode pokolenie to te zapachy lubi. Kolejna woda toaletowa z kolekcji Signature Generation, tutaj w nowym wydaniu i poprzednie zapachy były wodami perfumowanymi, tutaj mamy wodę toaletową, więc też cena nieco niższa. Jest to zapach, który jest na stronie 44 i tutaj już zasygnalizuję, tutaj już jest bardziej widoczny sposób zasygnalizowana, zareklamowana ta woda. Imbir tuberoza, drzewo cedrowe. Bardzo charakterystyczny zapach, chyba ze względu na imbir, który tutaj jest w nucie głowy, więc on się dosyć szybko jak gdyby wydobywa z tego zapachu, z tej kompozycji. Już miałam komentarze, ponieważ ja kupiłam tę wodę właściwie pod swoim kątem, żeby ją wypróbować i sprawdzić, jak na mnie będzie się sprawowała. I to jest woda, to jest kompozycja, która ma takie bardzo rozbieżne opinie. Mianowicie części osobom bardzo przypadła do gustu, a części osobom no niekoniecznie, tak? Czyli jest wręcz taka, że absolutnie, absolutnie nie. I tutaj mamy w nucie głowy imbir, mandarynkę, jabłko, czyli jak najbardziej takie nuty zapachowe, owocowe, wakacyjne. Serce, jaśmin, tuberoza. Ja tuberozę bardzo lubię, był taki zapach, perfum o tej nazwie właśnie, tuberoza, natomiast no, ostatnio go nie widzę w ogóle w naszej ofercie. I jeszcze w nucie serca kwiat pomarańczy, cedr, bursztyn i wanilia, nuty bazowe.
Ciekawa kompozycja, dla mnie jest ok, mi przypadła do gustu. No, w tym katalogu też można kupić za w dobrej ofercie, czyli cena regularna 122 zł. Promocja katalogowa 67 dla klubowiczek, czyli dla nas 54 zł. Ciekawa woda, mi odpowiada, ciekawe czy tobie również. To jest jedna z nowości ostatnich, które się pojawiły. Kolejna woda, tym razem woda perfumowana, to jest woda Possess Absolute. I tutaj ją zaprezentuję w ten sposób. Przepiękny flakon. Niektóre flakony, tak jak Signature, całkowicie proste, właściwie bez żadnych ozdób. No tutaj jest flakon wyrafinowany i przypominam, że to jest kilka wcieleń tej wody Possess. To jest Possess Absolute. Jeszcze mamy Possess pierwszą, tą, którą pokazywałam w kolorze złotym, i Possess The Secret w kolorze takiego starego, postarzanego złota, więc troszeczkę tych Possess wód jest. Ja zwracam w katalogu numer 6 uwagę na tę wodę perfumowaną Possess Absolute. Ciekawa, dobra cena, bo cena regularna 155, promocyjna katalogowa 89, czyli dla nas 71. To jest no, o dobrej trwałości tej też woda i piękny, taki unikalna kompozycja. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy w gnucie głowy granat, jabłko i bergamotka, w nucie serca absolut osmantusa i kwiat pomarańczy. W nutach bazowych, jeśli chodzi o tę wodę Possess, wodę perfumowaną, piżmo bawełniane, bursztynowe drzewo i pralina. Czyli jest tutaj sporo takich nut, które są jednocześnie i ciepłe, i owocowe, i drzewne. Ja osobiście bardzo lubię, jeśli chodzi o owoce granatu. Także tutaj, no i to jest po prostu kompletnie inny zapach niż ten przed chwilą, który prezentowałam, czyli Signature Generation, czyli ta nowość. Ta woda perfumowana pojawiła się mniej więcej z półtora roku temu, jako kolejne wcielenie tej linii Possess. No, tutaj ten zapach granatu i jabłka, który jest w nucie głowy, jest po prostu dla mnie jest przecudowny. Także tutaj no, mogę naprawdę polecić gorąco tę wodę i w takiej cenie jak dla nas, czyli 71 zł z katalogu numer 6, warta po prostu zainteresowania. Zapach oryginalny, jednocześnie owocowy. Nieczęsto się zdarzają wody, zapachy w Oriflame i w ogóle z owocami granatu, także tutaj no naprawdę na szczególną to ta woda perfumowana na szczególną uwagę zasługuje. I też to piżmo bawełniane, które jest w nutach bazowych, też powoduje, że nie ma tutaj takich jakichś ostrzejszych akcentów, tak jak na przykład tutaj był imbir w tej wodzie toaletowej. I te nuty ostre na przykład mogą się wydawać komuś ostrzejsze, one zupełnie inaczej podbijają te nuty owocowe. Tutaj to jest po prostu no, dla mnie upojna kompozycja, jeśli chodzi o zapachy. I kolejna woda perfumowana z katalogu numer 6. Ja tutaj jeszcze może pokażę Possess Absolute na stronie 44 mam napisane, ale tutaj nie widzę, czyli się tutaj gdzieś przestrzeliłam. O nie, już mam, 48. I ona też jest w taki sposób niezbyt, jakby nie jest bardzo wyeksponowana w tym katalogu, a jest ciekawa oferta tej wody Possess Absolute z Eclat Nuit. Jeśli kupujemy dwa zapachy, ta cena jeszcze bardziej spada. Także teraz przechodzę do Eclat Nuit, która też jest dosyć nową taką kompozycją w Oriflame. Też o niej niewiele wcześniej mówiłam, bo wcieleń w tej linii Eclat jest naprawdę bardzo dużo. Tam są i wody, i perfumy, i wody toaletowe perfumowane, i dla panów kompozycje. I tego jest naprawdę, no nie wiem, chyba z osiem różnych kompozycji. I chciałam zasygnalizować, no
Przepiękny po prostu flakon, po prostu w rewelacyjnym kolorze, takim fioletowo-bakłażanowym, lekko prześwietlającym, przepuszczającym światło. Świetne w ogóle zamknięcie tego, takie zwieńczenie tego flakonu. Elegancki, ale jednocześnie wyrafinowany, nawiązujący do zapachów kojarzących się z Francją, z Paryżem. I tutaj mamy w nucie głowy nagietek, brzoskwinie i jagody, w sercu róża, jaśmin i absolut róży. Absolut to jest taki olejek eteryczny, który zawiera praktycznie w 100% substancje lotne, zapachowe, więc to jest taka esencja sama, jeśli znajdujesz w nazwie, w składzie zapachu nazwę absolut, absolut róży, absolut osmantusa, absolut etc., tutaj absolut róży akurat, to znaczy, że to jest taki bardzo skoncentrowany, taki bardzo zintensyfikowany olejek zapachowy. I ja tutaj wypróbuję, ponieważ jest to kompozycja, która też przypadła mi do gustu, bardziej taki zapach, który jest elegantszy, cieplejszy, owocowy, piękny również, właściwie taki całoroczny, mogłabym powiedzieć. Jest to Éclat Nuit, zachęcający do tego, czy sugerujący do korzystania w porze wieczorowej. Natomiast no, wydaje mi się, że spokojnie wieczorem w lato też można przyodziać się w taki zapach. I no jest po prostu bardzo też zwracający uwagę i elegancki po prostu ten zapach. Więc to na takie okazje na pewno nie na plażowanie, ale na miłe letnie wieczory gdzieś na spacer czy w jakimś lokalu po prostu. I to jest 5 zapachów z katalogu numer 6, na które chciałam zwrócić uwagę. I tutaj, tak jak sygnalizowałam, na stronie 48 w katalogu numer 6 warto zwrócić uwagę, że jest oferta specjalna na te zapachy. I Possess Absolut, i właśnie Éclat Nuit, kiedy się kupuje dwa, również na zapach wodę perfumowaną Amber, ale jej akurat nie polecam w tej chwili. Skoncentrowałam się na tych dwóch, ponieważ no, dla mnie, w moim odczuciu są no, bez porównania bardziej interesujące. I tutaj możemy skorzystać również z dodatkowej promocji i wtedy ta cena tej wody jeszcze spadnie. Cudowne, cudowne zapachy. Ale to oczywiście nie wszystko, bo za chwileczkę katalog numer 7 i w tym katalogu znowu na pierwszy plan wychodzą nowa seria do pielęgnacji włosów. Oczywiście bardzo dobrze, że ona się pojawia i różnego rodzaju produkty w tej linii, o czym mówiłam na nowościach katalogu numer 6. Ponieważ w tym katalogu aktualnym możemy kupować próbeczki już tej serii, ale w tym katalogu pojawiają się również w dobrych cenach interesujących zapachy. Jeden z nich, który teraz pierwszy pokażę i zaprezentuję, to jest Magnetista. To jest zapach, który ma już kilka lat, ale w tym okresie wakacyjnym no jest bezkonkurencyjny, nie mówiąc już o cenie, która jest aktualnie bezkonkurencyjna w katalogu numer 7 na ten zapach. Zasygnalizuję, strona 27. Proszę bardzo. Jeden z najlepiej też się sprzedających zapachów w Oriflame, woda perfumowana o przeprowadzonych badaniach neurobiologicznych, o sprawdzonym, przetestowanym oddziaływaniu wybitnym na uwodzenia, o efekcie uwodzenia mężczyzn, oczywiście, czyli te panie, które były spryskane, ubrane w ten zapach, zwracały bardziej uwagę panów niż panie, które stosowały inne zapachy i było to badanie takie wykonane. I co tutaj mamy? Jest to zapach orientalno-kwiatowy. Piękny flakon również, jeśli chodzi o tę wodę perfumowaną.
orientalno-kwiatowy, czarna porzeczka, akord kwiatu marakui, drzewo sandałowe. To możemy znaleźć taki opis w katalogu. Jest wkładeczka zapachowa, więc no, troszeczkę będzie można sprawdzić. Te osoby będą mogły sprawdzić, które nie znają tego zapachu za dobrze. Natomiast tu jest kwiat neroli również, tu jest różowy pieprz, tu jest porzeczka czarna, tak jak sygnalizowałam. Ta wiodąca nuta to jest kwiat marakui i on jest w nucie serca i drzewo sandałowe. Przedstawiam też specjalnie zapachy, które od siebie się bardzo różnią, a jednocześnie są tutaj w katalogu i według mnie no, nie ma siły, żeby ktoś po prostu nie wybrał coś dla siebie. I to też podobnie, jeśli chodzi o oryginalność tego zapachu, na mnie to przynajmniej tak działa, jak ta kompozycja, która dotyczy Poses Absolut. Tak? Tam oczywiście to są dwa różne zapachy, naprawdę, natomiast wyróżniają się nutami zapachowymi, więc tutaj no nie ma po prostu dwóch zdań, żeby osoba, która wokół ciebie będzie, w twoim pobliżu, a będziesz spryskana tym zapachem, żeby po prostu nie zwróciła na tę kompozycję uwagi. Delikatniejsza, ten zapach się w sposób taki subtelny, ale dosyć taki przenikliwy, jakby dostaje do naszego nosa i czujemy ten zapach, no bardzo, bardzo, bardzo taki interesujący sposób. Magnetista w tym katalogu to jest woda, która kosztuje w cenie regularnej 175 zł, w tym katalogu około 99,99 czy 100 zł w cenach katalogowych, czyli za około 80 zł w cenach klubowych dla nas. Bardzo polecam, woda, która była wprowadzona naprawdę z dużą pompą taką i była takim efektem wow dla Oriflame kilka lat temu, jak wchodziła do oferty. Kolejna woda, nowość sprzed mniej więcej 2 lat czy 1,5 roku, to jest Swedish Experience. Pojawiły się dwie takie wody. Ja chciałam zaprezentować wodę Swedish Experience Wild Hearts. Dzikie serca, tak by można to przetłumaczyć w dowolny, w całkowicie dowolny sposób. Strona 58. Już tutaj sygnalizuję, tutaj jest akurat bardzo fajnie wyeksponowana ta woda i następna również, Love Potion, ale na razie mówię o tej niebieskiej. Bardzo też ciekawa, oryginalna, nietuzinkowy zapach, kompozycja nawiązująca do przyrody szwedzkiej. I tutaj przedstawiam już tę wodę. Ciekawy bardzo flakon. Kompozycja kwiatowo-wodna, cytrusowa. Dziki rozmaryn, który daje ten efekt taki wodno-mineralny. Marchewnik aryżowy, czyli tutaj będzie ta słodycz. I piżmo i cytrusy. Dużo takich ciekawych, nietypowych rzeczy nawiązująca do fiordów, morza, wody, przyrody, jednym słowem, szwedzkiej. Bardzo też. I tutaj jest wyczuwany od razu na właśnie i to piżmo troszeczkę jest wyczuwalne, i ten marchewnik aryżowy słodki. Także, ale jest to taka nuta zapachowa, która kojarzy się mi przynajmniej, wielbicielce Bałtyku, z taką wodną, morską bryzą też. Także ciekawa kompozycja, kompletnie różniąca się od pozostałych, bo tutaj jest więcej takich ziołowych, właśnie wodno-ziołowo-cytrusowych aromatów. No w każdym bądź razie to jeden też z moich takich przeze mnie używanych zapachów, które zostawiłam dla siebie. Cena 71 zł licząc w cenach już naszych klubowych. Tutaj to, co jest w ofercie katalogu numer
numer 7. I kolejna woda, która jest nowością niedawno, bo z zimy właściwie, chyba kilka miesięcy temu była przez firmę naszą wprowadzana jako nowość. Kolejne wcielenie zapachów Love Potion i tutaj o nazwie Sensual Ruby, czyli taka zmysłowa czerwień, no tak by to można było z grubsza przetłumaczyć. Jest kilka zapachów wód perfumowanych Love Potion, w których przewija się czekolada, kawa. Moim ulubionym jest ten, który jest taki w przezroczystym flakonie z kokardką, ale ten zapach również jest bardzo ciekawy i w dobrej ofercie w tym katalogu numer 7. I tutaj jest, oczywiście woda zupełnie zmienia swój wygląd w momencie, kiedy zdejmiemy tę czapeczkę z flakonu. I tutaj mamy takie niewielkie, właściwie wypłaszczoną buteleczkę. I już tutaj sygnalizuje, co jest w środku, jakie nuty zapachowe. Peonia, pomarańcza, czerwone jagody, oczywiście, bo tutaj mamy te czerwone owoce na pierwszym planie, czyli wszystko to, co czerwono, wszystkie czerwone owoce z ogrodu, jakie są, to tutaj te nuty zostały w tym flakonie zamknięte. I również czekolada rubinowa, białe kwiaty, róża i w nutach bazy, drewno cedrowe, karmelizowane orzechy i piżmo. Więc cieplejsze takie nuty, to była woda, która pojawiła się w okresie zimowym, ale spokojnie według mnie można ją używać i stosować również na takie letnie, wakacyjne, ciepłe wieczory. Świetne opakowanie i tutaj jeszcze sobie wypróbuję na papierku testowym tę wodę. Cały mój pokój będzie pachniał po takim. No właśnie, to są takie aksamitne, miękkie, otulające, owocowe nuty. Ta czekolada też to zmiękcza i te karmelizowane orzechy dają takie ciepło. To są takie nuty takiego późnego lata, kiedy już mamy zebrane wszystkie owoce, robimy różnego rodzaju desery, już jest spokojniej, nie jest to taka burza wiosennych zapachów, tylko właśnie taka kompozycja spokojniejsza, cieplejsza, owocowo taka słodka. Mi to kojarzy się po prostu z późnym latem i z takim spokojem wieczornym, który wtedy zalega. I kolejne jeszcze dwie wody, dwa zapachy. Lucia Bright Aura to jest ten zapach z katalogu numer 7. Kompletnie inna kompozycja, ponieważ to są białe, na bazie białych kwiatów. I tutaj są również niezapominajki, biała porzeczka i drewno cedrowe. W wielu tych zapachach, które przedstawiam dzisiaj, to drewno cedrowe jest właśnie takim w tych nutach bazowych, dzięki temu jakby pozbywamy się takich drażniących nut piżmowych, które no nie pasują do wiosennego i letniego zapachu według mnie. Przepiękny, delikatny flakon. Nazwa zapachu inspirowana legendą świętej Łucji, postać taka znana i święto świętej Łucji w krajach skandynawskich. No wiadomo, że tutaj Oriflame czerpie z tego pełnymi garściami. I tutaj to jest lekki, subtelny zapach, te niezapominajki. Ładnie się tutaj w którymś momencie zaczynają pojawiać. I chciałam nawiązać do tego zdjęcia, które jest w katalogu 63, które promuje, reklamuje ten zapach. I tak jak jest tutaj przykładowe zdjęcie modelki z tym zapachem, z tym flakonem, no to
to jest jakby kwintesencja tego zapachu. Jest zwiewność, jest eteryczność, jest taka lekka tajemnica, jest niewinność, jest dziewczęcość. Więc te osoby, które wolą tego typu zapachy, no to powinny zwrócić uwagę właśnie na Bright Aurę, czyli Lucie Bright Aurę. A w katalogu numer 7 jest ona również w promocji takiej łączonej, czyli w momencie, kiedy kupujesz wodę perfumową, wodę toaletową Lucia Bright Aura, to gratis krem, taki właściwie uniwersalny, troszeczkę w tonacjach też, on jest chyba z cranberry, z żurawiną, który pojawiał się w ofercie zimowej. Fajny taki uniwersalny kremik dla całej rodziny, przydatny przez cały rok. Więc to jest taki mały bonusik przy zakupie Lucie w tym katalogu, w katalogu numer 7. I ostatnia woda, która ma taką bardzo niepozorną buteleczkę z linii Eclat. I tutaj już jedna z takich wód perfumowanych Eclat Louis była przeze mnie rekomendowana. Tutaj mamy wcielenie Eclat Amour, czyli no, miłość, zakochanie. I w takiej skromniejszej dużo buteleczce biały fiołek, biały irys i cedr, czyli białe kwiaty. Cena w katalogu numer 7 na stronie 65, już tutaj ją zasygnalizuję. Proszę bardzo. Jest pięknie wyeksponowana w takiej parce z perfumami Eclat, Mon Parfum, które omawiałam na tym filmiku sprzed roku, gdzie omawiam bardzo dużo zapachów, głównie perfum, takich bardziej ekskluzywnych zapachów Oriflame, w razie czego odsyłam do tego filmu. Ale tutaj właśnie jest w cenie 62,99 w cenie katalogowej, dla nas oczywiście ta cena niższa, około 50 zł w tym momencie. Przepiękny zapach kwiatowo-owocowo-drzewny tej wody toaletowej Eclat Amour. I tutaj jeszcze wypróbuję ją. Delikatny, natomiast jest tutaj fiołek. Ten fiołek się tutaj i irys bardzo ładnie jakby na pierwszy plan wychodzi przy takim pierwszym zetknięciu. Jest to woda, która jest bardzo, jakby ma bardzo pozytywne opinie i dużo swoich zwolenniczek. Ja ją też bardzo, bardzo polecam w katalogu numer 7 w ciekawej, w dobrej cenie. I to już w tym momencie na tyle. Mam nadzieję, że te osoby, które nie znają tak dobrze różnych zapachów Oriflame, to tutaj się troszeczkę zorientowały i postarałam się też zwrócić uwagę na te produkty, na te zapachy, które będą istotniejsze cenowo i fajniejsze w jednym katalogu, w katalogu numer 6 i w katalogu numer 7. To tyle. Jeżeli film Ci się spodobał, to poproszę o łapkę w górę i ponownie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.